Blok ogłoszeń rozpoczynamy od informacji z Wąbrzeskiego Domu Kultury, który proponuje udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i konkursach. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. Na początek przypominamy o nowej, tanecznej ofercie WDK, jaką będzie Teatr Tańca. Na zgłoszenia Dom Kultury czeka jeszcze do przyszłej środy, 10 lutego. Zajęcia kierujemy do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Bliższych informacji udziela Dział Animacji Kultury WDK pod numerem telefonu 56 688 17 27 wewnętrzny 24. Zajęcia taneczne to jedna z wielu propozycji, w której możemy odkryć lub rozwinąć swój talent. Kolejna to warsztaty ceramiczne. 11 i 12 lutego pod okiem Jakuba Biewalda oraz Moniki Sochańskiej będziemy mogli zapoznać się z podstawowymi technikami ręcznego budowania form ceramicznych. Dwudniowe warsztaty sfinalizuje wystawa prac uczestników. Z powodu niezbędnych materiałów zajęcia są płatne, a liczba miejsc ograniczona. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Animacji Kultury WDK. Z kolei 22 lutego w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z Różą Patser. Chętni poznają m.in. podstawy wzornictwa szydełkowego, a także nauczą się technik wykonywania obrusów czy serwetek. Warsztaty rękodzielnicze są bezpłatne, dlatego również prosimy o wcześniejszy kontakt bezpośrednio z Domem Kultury lub pod numerem telefonu 56 688 17 27. Serdecznie zachęcamy do udziału w obu warsztatach. Po raz kolejny zapraszamy do udziału w dwóch konkursach muzycznych. Kujawsko-Pomorski Festiwal Piosenki Awans 2016 oraz Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki Debiut 2016 swoje miejsce w WDK znajdzie dopiero 9 marca. A my już teraz informujemy o tych wydarzeniach na naszej antenie, ponieważ aby eliminacje powiatowe odbyły się w naszym mieście, wymagana jest minimalna liczba zgłoszeń. Wypełnioną kartę zgłoszenia można do 26 lutego składać do Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zaprosiliśmy już Państwa do udziału w warsztatach oraz konkursach. Teraz przyszedł czas na pozostałe, nie mniej ważne wydarzenia kulturalne. Przede wszystkim mamy nadzieję, że spotkamy Państwa w WDK już jutro podczas promocji kolejnego tomu książki pod tytułem Człowiek znikąd. Jak możemy wyczytać, Tarcza Słońca to doskonałe połączenie thrillera politycznego, historii i domieszki fantazy. Autor Łukasz Gapiński został już doceniony przez internautów portalu granice.pl. Teraz kolej na mieszkańców Wąbrzeźna. Na spotkanie zapraszamy 4 lutego o godzinie 17 do sali kolumnowej WDK. Od 5 do 19 lutego Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem 586 dni stanu wojennego. Wystawa przygotowana w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przybliża najważniejsze wydarzenia lat 1981-83 w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Z kolei 8 lutego zapraszamy na kolejne spotkanie w antykwariacie polskiej piosenki. Tym razem odbędzie się ono w walentynkowej konwencji. Wieczór umilą Państwu takie przeboje jak Miłość Ci Wszystko Wybaczy czy Odrobinę Szczęścia w Miłości. Serdecznie zapraszamy w najbliższy poniedziałek o godzinie 17 do kawiarni Styl w WDK. Wąbrzeski Dom Kultury przygotował również ofertę dla najmłodszych mieszkańców miasta. 13 lutego o godzinie 14 zapraszamy na bezpłatną projekcję filmową, natomiast 16 lutego o godzinie 16 w Domu Kultury po raz kolejny zagości Teatr Art Heres Krakowa. Tym razem grupa zaprasza na spektakl pod tytułem Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Przypominamy o możliwości płatności w strefie płatnego parkowania w Wąbrzeźnie za pomocą telefonu komórkowego. Na stronie internetowej cityparkapp.pl można pobrać darmową aplikację oraz w kilku prostych krokach dowiedzieć się, dlaczego warto i jak należy korzystać z tego systemu. Po więcej informacji zapraszamy również bezpośrednio do biura SPP, które znajduje się na ulicy Poniatowskiego. Z kolei osoby, które w tym roku planują usunąć azbest, informujemy, że termin składania wniosków mija 19 lutego.
Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta pod numerem telefonu 56 688 45 27. Na zakończenie dzisiejszego bloku ogłoszeń po raz kolejny zachęcamy do spędzenia Dnia Kobiet z Wąbrzeskim Domem Kultury. 8 marca o godzinie 19 w placówce odbędzie się koncert zespołu Duo Feniks 2 Fyniki. Bilety tradycyjnie można nabyć w kasie WDK.